was wszystkich. Nazywam się Marek Cypliński, pochodzę spod czeskiej granicy. Chcę wam powiedzieć dzisiaj ważną wiadomość, że Jezus jest dzisiaj taki sam, jak był 2000 lat temu. Jak wtedy uzdrawiał i uwalniał ludzi, tak samo działa dzisiaj. Jeśli zmagasz się z jakąś chorobą, gdy skończę mówić, podejdź do mnie, nałożę na ciebie swoje ręce i Jezus, który jest we mnie, uzdrowi cię. Chcę ci powiedzieć o tym, jak spotkałem żywego, prawdziwego Jezusa, z którym żyję na dzisiaj, na co dzień. Miałem kiedyś problemy z depresją, wiesz, rozwaliłem swoje życie, rozwaliłem małżeństwo, miałem poważne długi i chodziłem ze stanami lękowymi. Zamknąłem się kiedyś w piwnicy i zastanawiałem się, jak mógłbym bezboleśnie popełnić samobójstwo. I ze łzami w oczach, w oparach papierosów zacząłem wołać: Jezu, jeśli Ty jesteś żywy i prawdziwy, ja potrzebuję wiedzieć, czy Ty mnie akceptujesz, czy Ty mnie nie potępiasz i czy Ty faktycznie jesteś autentyczny. I wiesz, nie umiem Ci tego wytłumaczyć, ale Bóg zaczął do mnie wtedy mówić. I tak samo Bóg odpowie na Twoje wołanie. Jeśli masz pragnienie w sercu spotkać się z Bogiem, możesz się dzisiaj w jednej chwili z Nim pojednać. Nie możesz zasłużyć na zbawienie żadną moralnością, ani żadnym systemem religijnym. Wszystkie religie i zasady moralne są tylko po to, abyś uspokoił swoje sumienie. Ale Jezus powiedział tylko raz w życiu, że coś musisz. Powiedział: musisz się narodzić na nowo. On nigdy nie powiedział, że musisz być dobrym człowiekiem, że musisz należeć do jakiejś grupy religijnej, że musisz przestrzegać jakichś tam zasad, reguł w życiu. Powiedział: musisz narodzić się na nowo. Nie możesz się pojednać z Bogiem inaczej niż przez Jezusa. Jezus powiedział o sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie. I o co chodzi? Jeśli to dotyka Twojego serca, jeśli pragniesz pojednać się z Bogiem, przyjdź do mnie, pomogę Ci spotkać się z Jezusem. Lub jeśli się wstydzisz, zawołaj z głębi swojego serca, tak jak ja to zrobiłem w tej ciemnej piwnicy. Zawołaj: Jezu, ja nie radzę sobie w życiu, ja potrzebuję Cię poznać, przepraszam Cię za moje grzechy, a gwarantuję Ci, że On odpowie na Twoje wołanie, tak jak odpowiedział na moje. Nigdy nie spotkałem człowieka, który zawołałby ze szczerego serca do Jezusa i któremu Bóg by nie odpowiedział. Każdemu Bóg odpowiada. Zachęcam Cię, to jest takie proste, wiesz? W jednej chwili, jednym krokiem możesz się pojednać z Bogiem dzisiaj i być pewny zbawienia. Odpowiedz sobie na proste pytanie. Jeśli dzisiaj byś umarł, gdzie byś się znalazł? Są tylko dwie drogi. Jest tylko piekło i niebo. Nie ma żadnej trzeciej opcji, wiesz? Ja wczoraj jeszcze byłem w lękach, depresji i nerwicy, a dzisiaj śmiało mogę pluć diabłu w ryj, bo chodzę z Jezusem, najpotężniejszym Bogiem. I Ty również możesz dzisiaj poznać najpotężniejszego Boga, jedynego prawdziwego, i chodzić śmiało na tym świecie ponad tą rzeczywistością. Bóg jest realniejszy niż to wszystko, co widzisz i słyszysz dzisiaj.